Wszystko wskazuje na to, że na terenie lasu między Chwaszczynem a Tuchomiem nie zostanie uruchomiona żwirownia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą 26 maja żukowscy radni. To działania godzące nie tylko w interes naszej firmy i jej pracowników, powiedział nam jeden z członków zarządu spółki eksploatującej kruszywa. Jego zdaniem decyzja radnych pozbawi gminę dopływu znaczących środków na jej rozwój. W konsultacjach społecznych uczestniczyło 223 mieszkańców Chwaszczyna i Tuchomia. Tylko czworo z nich zgodziło się na uruchomienie w tym miejscu żwirowni. Pozostali wyrazili stanowczy sprzeciw. Po prostu nie chcemy, aby w tym lesie powstała żwirownia. Chcemy, żeby ten las służył mieszkańcom, a nie żeby był terenem kolejnej inwestycji w postaci żwirowni. Zdaniem mieszkańców to przede wszystkim ich zasługa, że radni gotowi są teraz odstąpić od zamierzonego wcześniej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy na dobrej drodze, chyba już radni wszyscy zrozumieli, że jednak las to jest najważniejszy dla nas wszystkich tutaj mieszkańców, że jednak powinniśmy chronić to środowisko, a nie dewastować to. Radni nie ukrywają, jaki będzie wynik głosowania w czasie najbliższej sesji. Większość radnych, tak sądzę, podejmie decyzję za uchyleniem tej uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ja osobiście będę głosował za uchyleniem uchwały. Firma zajmująca się wydobywaniem naturalnych kruszyw nadal nie zgadza się na wypowiedź przed kamerą. W rozmowie telefonicznej jeden z jej przedstawicieli powiedział nam, że ewentualne nieuchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego uderzy zarówno w firmę, jak i w gminę, pozbawiając ją znaczących dochodów. Władze gminy mają tego świadomość, ale w tym przypadku ich decyzja mogła być tylko jedna. Mieszkańcy, człowiek jest jednak bardzo ważną częścią środowiska. A no tutaj po prostu przeważa ten czynnik społeczny. Spółka zajmująca się eksploatacją złóż naturalnych najprawdopodobniej odwoła się od niekorzystnej dla niej uchwały radnych.